Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age Inkwizycja. Tak, jesteśmy sobie w tym całym Valammarze w siedzibie kartelu, więc sobie przeczytajmy, co tutaj jest. Osobista notatka dopisana w rejestrze. Jest dobry, chociaż czerwony. Po tym, jak templariusze odłączyli się od zakonu, powinniśmy z łatwością znaleźć kupców. Ale to musi być właściwy kupiec. Nie chcę takiego, komu coś strzeli do łba. My musimy kontrolować dystrybucję. Jeśli zabezpieczymy drogę przez jezioro Kalyna, to nam się uda. Większość żył jest blisko powierzchni. Jest tego dosyć, ale jeśli znajdziemy głębiej położoną żyłę, źródło, to urobek może być wielki. Gdy już ruszymy na dobry stół operacją, przyjrzymy się możliwości rozwoju. Przepraszam bardzo. Koło zębate krasnoludzkie. Tak, poproszę. To jest akurat ważne, znalezione koła zębate jedno na dwa. Przeczytaj. Interesy mrokowiska. Jak chcecie, to czytajcie. Tylko ja jestem ciekawa, czy tutaj mrokowisko... Czy tu jest, wiecie, jakoś napisane, że chodzi o mrokowisko z... Kirkwall. Ale chyba nie. Dobra, wobec tego, tak, tutaj możemy koła zębate dać, ale nie ma, mamy tylko jedno, potrzebujemy dwóch, więc samo życie. Rozkaz operacji nad jeziorem. Sprawdzić operację nad jeziorem, dopilnować, że wykonują tam swoje zadanie. Niech nie zawracają ci głowy dziką przyrodą, nie obchodzi mnie to. Zabierz ze sobą Liskę, daj jej jakieś zajęcie. Ostatnio trochę wariuje, narzeka na jakieś nucenie czy inne bzdury. Jeśli nie poradzi sobie z zadaniem, to zajmij się tym. Racie. A tutaj chyba ktoś właśnie był podatny na działanie czerwonego lirium, co? Bo tutaj właśnie było napisane, że czerwone to też jest dobre, prawda? Dobra, chodźmy w takim razie na stronę definitywnie zajętą przez pomioty. Sale starszyzny, strzała Herloka. Okej. Tak, bo ja tutaj poprzednio żem walczyła z pomiotami. Ale to pójdziemy sobie zbadać póki co ten poziom, myślę. O, dobra. A czekajcie, co powie Kol? Did you want it open? Ano? Poproszę. No tu coś jest przy okazji. Pewnie koła zębate. Koło zębate może bardziej. Jest tutaj, widzę, fragment mozaiki. Więc sobie weźmiemy, przeszukaj. Upadek. Zbroja czaromiota, hełm strażnika. Jakoś się nie nastawiam, że uda się znaleźć całość tej mozaiki, albo parę mozaik. Kasnąckie koło zębate. Bo ogólnie jest jedna mozaika na jeden obszar. To znaczy, czasami tak to działa, czasami nie. Aha. Czasami tak to działa, czasami nie. Natomiast... Dobra, Kol, weź, że mi to otwórz, co? Co by nic nie było zablokowane. Ja sobie wyjdę tym wyjściem. I idziemy dalej. O czymś mówiłam, nie pamiętam już o czym, haha. Pamięć o tej rybki normalnie, niedziałający mózg. A wiem, że nie pamiętam jak to jest, czy czasami właśnie jest tak, że... jakiś mocniejszy ten, przeciwnik. Że czasami jest to tak, że jest jedna... W sensie to najczęściej jest chyba tak, że jest jedna mozaika na okolice i po prostu w jakichś mniejszych lokacjach nie ma mozaiki i tyle. Jakie ty masz, panie... Aha, nie masz, panie... pan tych... żadnych słabości wyprecyzowanych, że tak powiem. Dobra. Cała energia jest dobra na przełamywanie pancerza, bo z reguły to właśnie na zasadzie, że... Sporo trafiń trzeba, żeby ten pancerz przełamać, więc no trzeba właśnie... O, coś tutaj podziałałam. Okej. Okay. Też opcja? Płótno z wysokorza, fajnie. Fajne rzeczy znajduję tutaj. Powolutku, pomalutku, co? Jakiś mostek. Też okej. Okay. Jezus Maria, jak ja zapiszczałam, mam wrażenie. Coś tutaj czuję, że będzie otwarte, ale chyba podczas jakiegoś zadania, wiecie? Bo z tego, bo nawet wiem, jakie zadanie tutaj później będzie, wiecie? Będzie tutaj zadanie dla jednego z naszych towarzyszy. Tylko właśnie, co dokładnie było w związku z tym, trochę nie pamiętam. Nieważne. W każdym razie może wtedy będziemy mogli sobie odkryć tam, co było...
niżej. Póki co idziemy sobie wykorzystać te koła całe zębate. Tak więc zapisik. Dobra, użyj kół zębatych, aby otworzyć skarbiec. No właśnie. Aha, nie mogę póki co przekręcić tych kół. Dobra, teraz obracaj. Muszą być zamontowane oba. Co, już mogę otworzyć? No właśnie. This outpost must have been abandoned centuries ago, and yet it remains relatively intact. Dobra, ja to sobie zapisuję, bo ja kojarzę, że tutaj się ktoś na nas rzuci. O, pomiot. Harlock. Mało zdrowia! Ałała! Przeklęte mała ilość życia. Cyk. Masakra normalnie. Oj, oj! Harlock Alpha tu jest. Ale widzę, że w sensie, no, projekt postaci to taki trochę jak ten, jak z Dragon Age 2. Ten jest zamrożony, tego dobijemy może. O. Dobra, cyk z tym. Karol Kafa przeklęty, normalny. W ten sposób. Ojej, nie chciałam. W ten sposób. Dobra, i tam jest jeszcze jeden jakiś wróg. Tu, o. Karol. Coś mi się podziało, tylko nie wiem do końca co. Nie wiem, ciężko to odczytać trochę? Dobra. Wstawaj, Kol! No, wysokorza. Pobudka, panie, pobudka. Ale pamiętam, że mnie coś tutaj zaatakuje właśnie. No, po prostu. Zdarza się, że coś pamiętam z tej gry jeszcze. Nie za wiele krasnoludzki sztandar dostaliśmy, fajnie. Te sztandary też fajnie jest zbierać, tylko że po co to się jeszcze dowiemy. Znaczy, no niektórzy mogą już wiedzieć oczywiście, ale proszę unikać spoilerów, tak? Bo to byłby spoiler. Tak więc, no, smocza skała. Tutaj... Aha, tu jest koło... W sensie kołowrotek normalny, żeby otworzyć drzwi. Tu mamy jeszcze jakąś wazę, czy urneczki, cholernik wie co to jest. Łuczysko bianki, kawałek mozaiki kolejny. Bardzo fajnie, bardzo miło. I tylko koło nam tutaj zostało do obrócenia. Tam rączka, nie mam podzielonego pojęcia. Ja to kołowrotkiem zawsze nazywam. I weszliśmy właśnie z tej strony, co mówiłam, że można tylko od środka otworzyć. Jej! I możemy już stąd wychodzić i kierować się do azylu, gdyż... Chociaż nie, czekajcie, inaczej zrobimy. Ogólnie to właśnie mi się wyświetliło, że właśnie już mają raporty do zdania i w ogóle. Tylko, że my właśnie to zrobimy w ten sposób, że wpierw zwerbujemy tego szarego strażnika Blackwalla. A że on jest niedaleko, to nie będzie trudno, bo to jest przecież po drugiej stronie jeziora, przy którym jest wejście do tego Valemaru, tak to się nazywa? Za ziemię, poproszę. Chyba tak to się jakoś nazywa, wydaje mi się. Wartownik, zanoś badaczowi coś tam i tam chyba było jeszcze o Vivien karta, tak mi się wydaje. Dobra, mamy za ziemię brama Valemaru. Tak więc sobie oznaczę samotnego strażnika i idziemy na to zadanie. Na szczęście jest właśnie bardzo blisko. W takim razie pędzę tam. bo mam tylko dwie mikstury, dlatego Kol się nie leczy. Muszę im, kurczę, dodać tą miksturę właśnie z elfiego korzenia. Wiecie co? Jedynie żałuję, że mamy wspólny zapas, bo gdyby każdy miał swój zapas i na zasadzie mam 8 mikstur
i mogę je wykorzystać na własny użytek, cholera wie jak to będzie, nie? To by było spoko, ale no nie jest tak właśnie. Po prostu mają wspólną ilość mikstur i to jest nieprzyjemne. Tutaj są ci. Hello! Dobra, dzień dobry. Blackwall. Remember how to carry your shields. You're not hiding, you're holding. Otherwise it's useless. Blackwall? Warden Blackwall? You're not. How do you know my name? Who said? O! Co to się wydarzyło? To. That's it. Help or get out. We're dealing with these idiots first. Conscripts, okay. Here they come. Okay. Bandito! Sorry, bastards. Good work, conscripts. Even if this shouldn't have happened, they could have... Well, thieves are made, not born. Take back what they stole. Go back to your families. You saved yourselves. You're no farmer. Why do you know my name? Who are you? I know your name because I'm an agent of the Inquisition. I'm investigating whether the disappearance of wardens has anything to do with the murder of the Divine. Maker's balls. The wardens and the Divine. That can't... No, you're asking so you don't really know. First off, I didn't know they disappeared. But we do that, right? No more blight, job done. Wardens are the first thing forgotten. But one thing I'll tell you, no warden killed the Divine. Our purpose isn't political. I'm not here to accuse. Not yet. I just need information. I've only found you. Where are the rest? I haven't seen any wardens for months. I travel alone, recruiting. Not much interest because the Archdemon is a decade dead, and no need to conscript because there's no blight coming. Treaties give wardens the right to take what we need, who we need. These idiots forced this fight, so I conscripted their victims. They had to do what I said, so I told them to stand. Next time they won't need me. Grey wardens can inspire, make you better than you think you are. I wasn't aware grey wardens could take whatever they want. It's complicated. If there's a blight, everyone has to help the effort to fight it. The treaties are ancient. Outside of blights, it's as binding as a clever tongue can make it. Do you have any idea where the other wardens could have gone? Maybe they returned to our stronghold at Weishaupt? That's in the Anderfels, a long way north. I don't really know. Can't imagine why they'd all disappear at once, let alone where they'd disappear to. Why haven't you gone missing like the rest of them? Well, maybe I was going to. Or maybe there's a new directive, but a runner got lost or something. My job was to recruit on my own. Plan to stay that way for months. Years. Well, thank you, Warden Blackwall. But now where does this leave us? Inquisition. Agent, did you say? Hold a moment. The Divine is dead and the sky is torn. Events like these, thinking we're absent is almost as bad as thinking we're involved. If you're trying to put things right, maybe you need a warden. Maybe you need me. The Inquisition needs all the support it can get. But what can one Grey Warden do?
save the fucking world if pressed. Look, maybe fighting demons from the sky isn't something I'm practiced at, but show me someone who is. And like I said, there are treaties. Maybe this isn't a blight, but it's bloody well a disaster. Some will honor them. Being a warden means something to a lot of people. Warden Blackwall, the Inquisition accepts your offer. Good to hear. We both need to know what's going on. And perhaps I've been keeping to myself for too long. This warden walks with the Inquisition. No i zarąbiście. Tak więc właśnie możemy w tym momencie go wziąć, wojownik. On generalnie jest jak Cassandra, z tarczą wojuje. Póki co ja sobie akurat zatrzymam Cassandra, Vivienne i Cola. Dostępna operacja, wykorzystaj traktaty Szarej Straży. O, kawałek mozaiki. Fajnie, dobrze wiedzieć. Przy okazji sobie przeszukamy ten domek, skoro już tu jesteśmy. Znaleziony fragmenty 9x12. O, cholera. Jest możliwość, że nam się uda, cholera jasna, to zrobić. O, zdobne klejnoty. Dobrze. Jeszcze. O, wiadomość. Przypalona kartka. List znaleziony przy ciele bandyty, który okradł uchodźców na zaziemiu. Tuż jest zamazany i da się odczytać tylko kilka zdań. Możesz umrzeć, udając, że odzyskasz honor żołnierza, albo możesz wykorzystać jakoś umiejętności, których nauczy cię ten sukinsyn. Spędź trochę czasu z moimi chłopakami. W Ferelgonie nikt się nie dowie, kim jesteś. I nie jest tak źle. Trochę przemytu, trochę szantażowania. Przemykniesz. Urocze. Dobra, tutaj mogę, widzę, wejść. Coś do przeczytania. Cesarstwo Orle, czytajcie jak chcecie. Mnie to nie interesuje. Patrzyłam, czy był akapit cały widoczny, żeby nie było. Tak więc, dobra, uczestników wielkiej gry, bla, bla, bla. Pokazuje mi krwawy lotos, tak? Te. Dobra, to poproszę w takim razie. I udajemy się... Przysługi dla zaklinaczki. Ej, faktycznie, a obejrzyj, gdzie są te... Gdzie jest ta księga? O, tutaj, przysługi dla zaklinaczki. Ale póki co nie będziemy tego robić. Póki co... Kurde, Bela, po co ja wyłączyłam mapę? Udamy się jeszcze do azylu. Tak więc przejdź. I najpierw pójdę do sali obrad, a potem sobie porozmawiamy z Blackwallem i go trochę poznamy. Tak jest plan. A Blackwall się kręci koło stajni, więc trochę by bardziej było przydatne, albo bardziej wygodnie by było, gdybym zrobiła na odwrót. Ale co tam? Akurat to pamiętam, że Blackwall jest gdzieś przy stajniach. Dziwne rzeczy się pamięta. No, tak trochę. Ojejej. Przyznam, bez bicia kark mnie boli. Chciałam zobaczyć, czy mi się odblokuje jakaś nowa piosenka, ale nie. Dobra, wejdźmy sobie w takim razie tutaj. O, ja przy okazji wykorzystam kuźnię, żeby zdjąć tą przeklętą pieczęć. To jest myśl. A właśnie, Minef, jak ona miała? Nie pamiętam. Nieważne. Póki co zajmijmy się salą obrad. O tak, faktycznie mam profit. Tak więc tajemnice. Czego to wymaga? 4 punktów, tak? Ulepszone studia, optymalne cięcie. O, początkujący zielarze też są, tak? Przemytniczka Tanner. O, kontakty Tanner. Skraca o 5% czas potrzebny Lelianie na ukończenie operacji. Fajnie! Ej! We wszystkim tak, kurczę, agenci działają? Czy my mamy jakichś innych? Bell w barterze. Powiązania handlowe Bell w CMT dają Inkwizycji dostęp do wielocennych towarów i zwiększają jej wpływy wśród kilku karteli kupieckich. Skraca 5% czas potrzebny Józefinie na kończenie operacji. Fajnie. Koniuszy Denet. Dzieli się swoim ogromnym doświadczeniem przy szkoleniu i opiekowaniu się różnymi wierzchowcami Inkwizycji. Dobra, tajemnica póki co. Czyli to będzie moja 4. zdolność w tym. Ej! Dobra, to ulepszone studia w takim razie. Zwiększa liczbę badaczy studiujących wrogów Inkwizycji. Zwiększa o 50% punktu doświadczenia otrzymywane za zbadanie każdego wroga, również za wrogów już zbadanych wcześniej. Ma zastosowanie wsteczne. I w tym momencie to jest dostępne. Czyli pędzimy po kolejny punkt profitu Inkwizycji. W sumie. Ruda Jenny mówi padnij i łap. Dokumenty otrzymane od przyjaciół Sery opisują, jak Lord sabotował małżeństwo rywala. To niemały skandal. Bardzo się przyda, by powiększyć nasze wpływy. Fajnie. Prawda lub wyzwanie jezioro Celestin. Słowiku, rozkazy otrzymane będę meldować, rybak. Fajnie.
Dobra, ukończono tajemnicę. Wykorzystaj traktaty Szarej Straży. Inkwizycja jest w powijakach. Budowa takiej organizacji to jak tworzenie armii. Potrzeba żołnierzy oraz uzbrojenia i wyżywienia dla nich. A to dopiero początek. Dołączyłem, bo wiedziałem, że mogę coś zmienić. Posiadam traktaty Szarej Straży, które pozwolą nam brać to, czego i kiedy potrzebujemy. Nie mierzymy się z plagą, ale rozdarte niebo to równie wielkie zagrożenie. Rozważ to, strażnik Blackwall. Dobra, to może podziałać. Od plagi minęło dopiero 10 lat i wtedy pamięta się, jak nas ocalono. Mogę zastosować traktaty i wykorzystać dług wdzięczności wobec strażników na rzecz inkwizycji. To działa, Józefino. Ferelden. Tutaj zdobądź pieniądze. Dziękuję serdecznie, Kalenie. Na Morzu Przebudzonych coś mamy. Runy Alamari znalezione na korytarzach wykutych w górze niedaleko azylu wyjawiły nam w końcu więcej ze swych sekretów, wskazując na jedną z większych wysp leżących u północnej wybrzeży Feraldenu. Wyspa jest dość spora i porośnięta gęstą roślinnością, więc jej penetracja nie będzie łatwym zadaniem. Z run wynika jednak, że wyspa w jakiś sposób wiąże się z pierwotnymi uczniami Andrasty oraz strażnikiem Świętych Prochów. Auć. O, Kalen będzie najlepszy. Gdy tylko okażemy zainteresowanie wyspami, naszym śladem pójdą inni. Dlatego powinniśmy przerzucić tam wojsko i rozpocząć okupację. All right. Bardzo proszę wobec tego. Parę godzin, Jezus Maria. Ale są operacje, które faktycznie trwają bardzo długo. Ja pamiętam, że są operacje, które trwają nawet 12 godzin. I ja jeszcze się wrócę do stołu narad. Złamę narad, dawaj, no 1800 dostałam, fajnie. Za to zastosowanie wsteczne, tak? No to miło. I Leliana chyba jest teraz niezajęta, więc damy jej, żeby ona poszła zarobić trochę pieniędzy. Tak, więc zdobądź pieniądze, Leliano. Dobra. I teraz sio. No i fajnie. I tak, chciałam jeszcze tutaj sobie wejść, poszukać wyniki badań. Bardzo proszę. Nie wiem, czy coś ci dałam, szczerze przyznam. Cholera wie, tak naprawdę. A, coś ci dałam. Dobra, 1006 dostałam, tak? I teraz idziemy sobie jeszcze do Blackwalla. Wywień lekko popiera, odłożono cięciwy, premia do obrażeń przeciwko humanoidom. Fajnie. Strzała Harlocka. Kurde, Bela, jak ja to okrążyłam dziwnie. W każdym razie tak, idziemy sobie... W sumie, skoro jesteśmy w azylu, to jeszcze na waszych oczach to zrobię, a co tam? Mianowicie po prostu wyposażę wszystkich w bronię i tyle. Cassandra to może nosić, ale ma coś lepszego. Jeszcze może Blackwall. A, Blackwall akurat nie ma nic takiego, to proszę ja ciebie bardzo. Dobra, tutaj nie mamy nic, ale mamy jeszcze tarczę w sumie. Nieważne. Póki co mamy laski, tak więc tak. Ja tutaj nie mogę tego dzierżyć, prawda? Prawda, 10 poziom musi być, więc to zostawimy po prostu sobie. Vivien, dla ciebie laska magnetyczna będzie lepsza. A już mam poziom 9, czyli mam do przypisania poziomy jeszcze. Jasna cholera. Laska Szronu, proszę ja ciebie bardzo. I to w takim razie przeniosę do kosztowności. Warich nie może mieć niczego, dlatego też łuki. Sera, gdzie jesteś? Wzmocniony długi łuk, bardzo ja cię proszę. To do kosztowności. I tutaj jeszcze są tarcze. Tutaj Cassandro, to dla ciebie nic. To jeszcze Blackwall. Tutaj. Co ty masz? Wzmocnioną tarczę, tak? To ci damy tarczę odłamu w takim razie. I bardzo proszę, Fereldeńska pawędź póki co zostanie z nami. A jeśli chodzi o zbroję, mamy hełmy, tylko że ja zawsze zaczynam od siebie, jeśli chodzi o pancerze i tak dalej. Dobra, leczący czepiec ja mam cały czas. Cassandro, ty masz kaptur odporności na ogień, to masz hełm strażnika. Sera, bardzo ja cię proszę, hełm strażnika. Blackwall, kaptur odporności na ogień, bo to ma sens. Kol ma coś swojego, to mu to zostawię. Orlezjański Henin też jej zostawię, bo to jest no tylko dla niej. Tylko Vivien. Chociaż w sumie ja to kiedyś sprzedałam, się nie opierdzielicie. Nie ty. No w sensie nie wahałam się. O. Solas, ty masz hełm wolnych marchi, ale ten jest lepszy. Warik też ma hełm wolnych marchi i to tyle. Lekkie zbroja czaromiota orlezjańskiej armii. Ulala! Nieźle. Dobra, to będzie dla mnie. Kol Vivien. Ty masz dobre rzeczy i Solas, ty też masz coś lepszego, to przenosimy do kosztowności. Irytuje mnie to autentycznie, że oni są tak
rozstrojeni, że tak to ujmę po tym. Rozstrojeni, co? Nieważne. Okrycie łowcy, jakie ładne. Kolorowe. Dobra, i ta zbroja for poczta, ale to jest na poziom 12, to o czym my mówimy. A, czy ja mam w ogóle jakieś akcesoria do rozdania? Mam tylko ten ulepszony pierścień błysku ognia, ale mam jeszcze amulet potęgi dla Blackwalla. Tak. Kolego, bardzo cię proszę, amulet potęgi dla ciebie. Ten kontratak, nie wiem, dam mu. Zobaczymy. Kurde, Bela, nie to. To. Karta postaci. Tak więc tak, Cassandro, dla ciebie. Cios tarczą. Przeciwnikom zwykle zdaje się, że tarcza służy tylko do obrony. Możesz teraz wyprowadzić ich z błędu i atakować ją, zadając dodatkowe obrażenia gardzie przeciwnika. 300% obrażeń zadawanych przez broń, premia do obrażeń przeciwko gardom, bla bla bla. Zdolność detonator trafienia. Użyj na nieprzytomnych przeciwnikach, by wywołać kombinację. Ciekawie. Tak więc proszę ja ciebie bardzo. Dalej, Sera, dla ciebie włócznictwo, ulepszamy ci umiejętności. Dobra, to ci weźmiemy. Strzał z cieni. Po zaatakowaniu celu strzałem z wyskoku bezpiecznie ukrywasz się w cieniu. Jeśli trafisz strzałem z wyskoku, możesz wykorzystać impet skoku, by mocniej naciągnąć cięcie podczas lądowania. Twój następny atak, bez względu na to, kiedy go wyprowadzisz, powali cel. To poproszę. Dobrze, Blackwall. Tobie wydamy całkowicie w tarczę. No, miecz i tarczę, nieważne. Wiecie, o co chodzi w każdym razie. I ja mogę stać na tutaj. I na. Wszystkie ulepszenia go stać. Ej, nieźle. Dobra, w takim razie. Rycerska garacja. Używanie muru tarczy nie spowalnia cię już aż tak bardzo. Oprócz tego chronisz wszystkich pobliskich sojuszników, zwiększając ich wartość pancerza. Fajnie. Nieruchomy obiekt. Blokowanie za pomocą muru tarcz zużywa mniej wytrzymałości, generuje więcej punktów gardy, lecz podczas blokowania nie możesz się ruszać. Nie, to stanowczo to. Nie lubię się nie móc ruszać za pomocą moich postaci. Słodka zemsta. Odwet zadaje więcej obrażeń, a jeśli cię niedawno raniono, dodatkowo ogłuszasz sprowokowanych wrogów. Teraz odwet prowokuje wrogów, to poproszę. Tutaj. Potężny doskok. Im dalej doskakujesz przed zadaniem ciosu, tym więcej otrzymasz, zadasz obrażeń. Nie otrzymasz, zadasz. Swobodny doskok. Trafienie doskokiem i cięciem wroga, który cię nie atakował, powoduje zwrócenie kosztu i czasu odnowienia tej zdolności. Nie, weźmiemy to. Cios tarczą. Uderzenie z impetem. Kiedy używasz ciosu tarczą, rzucasz się naprzód i zadajesz jeszcze większe obrażenia gardzie przeciwnika. Albo obezwładniający cios. Teraz ruch trafiony ciosem tarczą nie zadaje obrażeń podczas kolejnego ataku. Nie, to ja wolę to. Dobra. To ma całe drzewko rozwinięte. Fajnie. Kol. Dla ciebie tutaj w umiejętności. Śmiertelny cios. Atakujesz z siłą, precyzją i zabójczą wprawą. Chociaż może to riposta. Tak. Szybko blokujesz atak, a następnie wyprowadzasz własny, gdy przeciwnik cię odsłoni. Wymaga sztyletów. Tak, ja wiem. Dziękuję serdecznie i ci od razu to przestawimy. Dobra. Dalej. Vivienne. Tobie pakowałam w mróz. Tak więc ci ulepszymy kolejną zdolność jakąś. Może minę zamrażającą jej ulepszymy. Co wy na to? Kruchy glif. Ofiara miny zamrażającej traci na czas zamrożenia wszystkie punkty pancerza. Teraz tworzysz na wprost przed sobą wiele min. Mroźny szereg, dajże mnie to. Brzmi nieźle. Dobra, Sola, z tobie w ducha. Dlatego też proszę ja ciebie bardzo rozproszenie. Rozpraszasz niekorzystne efekty wpływające na stan oraz zaklęcia rzucone na sojuszników i pozbawiasz wrogów korzystnych efektów. Bardzo proszę. Wariku. Łucznictwo dla ciebie. Śmierć wysoka, zadajesz więcej obrażeń, kiedy strzelasz z podwyższenia. Zastosuj. I wszyscy. No i fajnie. Jak wszyscy. A, przepraszam. Jeszcze chciałam wykorzystać to, że jest tutaj kupiec i zrobić takie coś. I fajnie. Tak. Ej, po prostu jest sporo do zrobienia w gruncie rzeczy. Nawet właśnie bezpośrednio w Wazylu. Co my tu mamy za wykrzyknik? No, Blackwalla mamy. Aha. No i fajnie. Modyfikuj zbroję wobec tego. Zbroja ucznia. Siomistą pieczęcią. Jest okropna. tak, zachować zmiany, poproszę. Wzmocniony pancerz for poczta, ale nikt tego nie używa, więc alać. O Jezu, jakie to paskudne. A mogę zmodyfikować bronię?
Zaklęta rękojeść, dobra. A tutaj mamy inne ostrze? Nie. I tutaj runy nie mamy, dobrze wiedzieć. Ostrze kruka, elektryczna laska, nie ma do tego niczego. Szkoda, stwórz zbroję. Mogę stworzyć sobie. Mogę też stworzyć broń, ale nie lubię tego robić. Blackwall. Make her look at it. So much easier to ignore when it's far away. And to actually walk out of it. To be that close. It's right there. We could take a trip if you're that curious. I'm gonna have to decline. At least until I learn more about it. The breach, the Divine's death, the Wardens. It doesn't make sense. There's so much we don't know. Your experience with the Wardens will certainly be useful. Mostly the treaties, I expect. Old parchments you're welcome to. What about you? How do you fit into all this? I just want to help stop the war. Try to put things back in order. A worthy goal, one I'm happy to support. For me, I'll be satisfied so long as we find the bastards that killed the Divine. They owe us some answers. Prawda. I've heard rumors of abandoned warden camps all over these parts. If we have time, I'd like to take a look. See if there's anything we can salvage. Jasne. Masz przedziwny urok, o Jezu. Dawaj, zobaczymy. You're oddly charming for a man I found wandering the forest. I always thought myself more odd than charming. But I'll take a compliment from a lady. They're hard to come by these days. I also find your modesty endearing. And the praise keeps coming. So, is there something large and heavy you need moved? I was just looking to chat. No ulterior motive. Well, I do enjoy our chats. I have to say, my lady, you're unlike any woman I've ever met. I'm flattered you'd spend any time with me. I enjoy your company. Miło. Dobra, dalej. Let's talk about the Grey Wardens. You must know a lot about them. Ah, the Wardens. I'm afraid we're less exciting than we seem. The Blight's been over for 10 years. What do Wardens do when the world's not ending? There are still Darkspawn. Just because we killed so many in Ferelden doesn't mean they're gone. And the world is not so peaceful that there's no use for good men with swords. Sometimes you have to figure out for yourself what the pledge to protect others really means. It's not always about just archdemons and Blights. Where were you during the Blight? I was in Ferelden. On my own, like always. Quietly killed my fair share of Darkspawn, too. You haven't had contact with other Wardens for a while. Why were you on your own? It's what I've always done. Recruitment only requires one man. Besides, I've always been a loner. Works best for everyone that way. So you have no idea where the rest of the Wardens are? Do you find that odd? The Blight is over. We don't need an organized force. And orders don't change much from day to day. For the last 1,000 years or so, it's been just find Darkspawn, kill them, repeat as necessary. Pomioty, nie demony, ale dobra. Let's continue this at another time. As you wish. I'll be here if you need me. Mhm. Tak, szare wspomnienia, artefakty znalezione w Empire Dulion, na jałowych mokradłach, zachodnim podejściu, za ziemią, wybrzeżu sztormu, gdzie ty ode mnie odchodzisz? Gdzie ty mi uciekasz? Demon who wears someone's face. I imagine it makes trusting others risky. Without trust, how would we build alliances or friendships? It's easy to speak well of trust when yours has never been misplaced. Możliwe. I want to hear more about you. Compared to yours, my life will seem dull indeed. Your name, Blackwall, doesn't sound Orlesian. Marcher, then. Ferelden. I was from the Free Marchers originally. Markham. That was a long time ago. Another life. I hear that many Wardens were once criminals. You're right. And when you join, your past is forgotten, so let's leave it that way. Mm-hmm. What did you do before you became a Warden? I was a soldier, a nobody trained to wield a sword and follow orders.
I grew weary of fighting other men's wars. So you became a warden? More or less. Becoming a Grey Warden was the first time I felt like I mattered. The life I led before seems hollow in comparison. Perhaps one day it will fade away. Why did you join the Wardens? Because they remember honor and sacrifice. Words that have little meaning to the rest of us. Because they lay down their lives for those they have sworn to protect. We all need to believe there are such men in the world. I needed to believe I could be one of them. We can continue this discussion at another time. Very well. Something on your mind? What do you think of the Inquisition? I expected more. More men, better equipment. You may have Andraste's favor, but wars are won by men, soldiers. Brute force is not always the answer. There are plenty of other paths to victory. True enough. Still, it never hurts to be prepared. To prawda. One thing I will say about your men. They're passionate. Devoted. You inspire them. Build on that foundation. And you will have an army that makes nations tremble. You must have some feelings about our friends. Sarah doesn't know who she is or what she wants. And doesn't even care. You must... Madame Vivian only allied with the Inquisition because she knows it will bring her power. The most poisonous snakes are often the most beautiful. Prawda. The most poisonous snakes are often the most beautiful. Coś jeszcze powiesz? Cole's dangerous, unpredictable. Mm-hmm. We aren't even sure what he is. Don't know what he might do. I wouldn't turn my back on him. Nie. Cole's dangerous. To samo mówi. I wouldn't turn my back on him. Jeszcze raz. Ktoś inny? Don't play Diamondback with Solas. You've been warned. Taught him the game last night. He turned around and beat me at it. Lost everything. Had to walk back to my quarters with only a bucket for my bits. Aww. Sarah doesn't know who she is or what to she do wants. Sarah. Zakrążył. Cole's danger. Cole. I'm back on him. Nie wiem, ktoś jeszcze? Mam wiem. Jezus Maria, powtarzasz się, człowieku. Dobra, nieważne. What do you think about all this trouble between the mages and Templars? Looking at it from where we stand, it seems inevitable. But that could be hindsight. How many of us actually saw it coming? Either way, I don't think the Chantry will ever recover. What do you think of the Inquisition's cause? Restoring order is a goal I support wholeheartedly. But that's not the end of it, is it? Not by a half. The Lady Seeker believes we are restoring the Chantry. Others say it needs reform. I don't know where you stand on the matter, and I'll admit I haven't made up my mind either. What do you think of Haven? It's a war camp that was once a pilgrim's refuge. It's the state of the world, though, isn't it? Holy ground turned into a battlefield. A to prawda, często niestety tak jest. Would have been nice to see it. What do you think of my advisors? Cullen. He's got the look of a man who's been through too much. He's seen the best and the worst of humanity, and I think he still struggles with where that leaves him. Still, I trust him to watch my back. Teraz powiedział Cullen. Josephine's lovely, and craftier than you'd expect. The Inquisition could not have picked a better ambassador. A to jest prawda. Josefina jest bardzo skuteczna. What? Josephine's lovely. To mówi to samo. Cullen. Ale Liana, stary. I trust him to watch my... Powiedz mi o Lelianie, co sądzisz. Liliana seems nice. Also a little frightening, but mostly nice. Miła. You're not saying that for my benefit, are you? Are you so certain you're being watched? Are you so certain we aren't? I don't want to wake up with a blade in my kidneys if I can help it. W sumie mądrze. Dobra, wystarczy gadania wobec tego. As you wish. You are, after all, in charge. No dobrze, w takim razie. Wobec tego myślę, że na odchodne jeszcze się udamy na zaziemie. Co by na to? Widzę, że właśnie są te całe jakieś szare wspomnienia. To się udamy do obozowiska w lesie
I tak, weźmiemy sobie Serę, Kassandrę oraz Blackwalla. Żeby mieć wszystkie trzy klasy, ale jednocześnie mieć dwóch też ludzi atakujących z dala i dwóch szarżujących do boju, do walki w starciu, że tak to, w zwarciu, w zwarciu. Dobrze, moi mili, natomiast w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję Szary Strażnik. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!